No, na początek w górnym lewym rogu oczywiście Koreańczyk Trap. Jeden z najlepszych protosów świata, jeżeli nie najlepszy. A w prawym dolnym rogu Grzegorz ma na komincz mega doświadczony gracz z Polski. Czy da radę? Da radę. Da radę, da. Mi pozostaje wierzyć, tak. Na czacie dla Grzegorza. Aż mi się przypominają spotkania, jak Mana na jakichś Dreamhackach walczył z Hiro i wtedy Hiro był jakiś taki, wiesz, mega, mega dobry. A Grzegorz i tak znalazł sposób i w ogóle jakiś, no, PvP specjalista swego czasu i w sumie nadal Mana potrafi na pewno w tym PvP zrobić różne dziwne cuda na kiju. Zwłaszcza jak gra jest niestandardowa, to myślę, że on naprawdę potrafi błysnąć, zwłaszcza gdy ma Blinkstalkery. No, Mana ma mega dobre mikro i z drugiej strony ma mega instynkt zabójcy. I to jest, powiedziałbym, cechy, które są bardzo potrzebne w PvP i dlatego wydaje mi się, że Manie to dobrze wychodzi. Dobra, póki co chyba jest, no, dokładnie to samo otwarcie, czyli dwa gatewaye i próba zrobienia już oczywiście wstępnej barykady na rampie. A w PvP się to robi, żeby zablokować adeptki, jeżeli będą. A adeptki jak najbardziej są takim otwarciem, które może wybrać trap. Takie 6-8 adeptek, pamiętam, że chyba 6 zagrał, chociaż nie wiem, czy to był trap, ale prawdopodobnie tak. Taki push z 6 adeptek może bardzo fajnie właśnie poczyścić centry. O ile w ogóle centry zrobi Mana. Fajnie jakby obaj zrobili po 8 adeptek, to by dopiero była bitwa nożowników, kto pierwszy strzeli. Dobra, 3 pylony. Chwileczkę, raz, dwa, tak. No obaj zawodnicy widzą, że wszystkie pylony przeciwnika są w jego własnej bazie, więc nie ma co się póki co bać ewentualnych ukrytych budowli na mapie. No i jest różnica. Trap idzie w adeptki, a Mana w centry i stalkera. No właśnie, no i wytłumacz mi różnicę między jednym a drugim. Czyli ja to rozumiem mniej więcej tak, że trap chce poharasować, a Mana bardziej chce zagrać makro, rozwijać, no tak, swoją ekonomię i skautować? No dokładnie. Mana będzie mieć zwiat dużo szybszy. Natomiast trap, w zasadzie trap też ma zwiad za pomocą adeptek, on też jest dość zadowalający, ale nie jest oczywiście tak dokładny jak zwiad centry, ale to jest tylko taka drobna różnica. Ja myślę, że oba buildy są, nie ma jakiejś, wiesz, że ten jest super, ten jest słaby, absolutnie nie jest, zwłaszcza, że trap teraz sam dokłada dwie centry, trochę się bardziej spodziewałem kolejnych adeptek i wtedy już by było zagrożenie dla Many, gdyby na przykład gdzieś został złapany, ale jak teraz trap robi kolejne centry, to znaczy, że on też będzie mieć dużo zwiadu. I w sumie chwileczkę, trap robił, aż spojrzę na minimapę. Nie, no robił Stargate'a trap, dałbym sobie, no, tak, widziałem to też. Właśnie nie powiem, że uciąć, ale... Tak, no właśnie, właśnie. Tak, bo Manę go widocznie zauważył, a to ciekawostka przyrodnicza. Dobra, czyli no fajny, ciekawy początek. Mana będzie teraz w stanie potwierdzić, że... No zobacz, że został właśnie skasowany Stargate i to już fajny początek dla Many, myślę. Zwłaszcza, że on sam zagrał Stargate'a i trap ma późniejszy zwiad, bo on dopiero po adeptkach zrobił centry i myślę, że będzie jakieś okienko czasowe, w którym to Grzegorz będzie w stanie zadać obrażenia. No to tutaj początek bym przyznał Manie, ale to dlatego, że staram się przewidzieć kolejne 60-70 sekund. Niekoniecznie musi być tak, że trap się da nabrać na Oracle. No przede wszystkim trap tutaj cały czas próbuje jakieś mindgamy, coś kombinować. A właściwie Mana to od razu wszystko widzi, także to jest, no, mega dobrze dla Polaka. Chociaż z drugiej strony mamy pierwsze proxy, by the way, w prawym górnym rogu. Coś tam trap kombinuje i to nie wiem, czy nie będą jakieś dareczki albo coś takiego nawet. Mogłyby być. Mana robi pierwszy wlot Oracle. Nie wiem, czy ona nie była widziana, no właśnie, była chyba wcześniej minimalnie zauważona przez zwiadowcę trapa, chociaż to było bliskie, tylko na minimapie to widziałem. Oj, wyjechał trap swoimi adeptkami, ma już przewagę dwóch robotników. No i niestety tutaj też ta jedna proba będzie przechwycona na górze. No, okej, okay. nie jest fantastycznie, ale teraz Mana dorobił jeszcze jedną Oracle. Dalej jest bardzo duży potencjał w tym, co ma Mana. Dobrze, jakby dołożył jeszcze jakiś atak lądo. O właśnie, świetnie, Mana wychodzi na mapę, więc... A, i teraz jeszcze zauważył, tak, zauważył te adeptki. No właśnie tutaj, teraz już nam realizator pokazuje. To jest dobre dla Many, bo jak on wychodzi na mapę, to nie chce, żeby mu adeptki weszły. Są w stanie zabić chyba po 5-6 workerów, tak od tak, przy takim wyjściu. No ale z drugiej strony teraz mam wrażenie, że trap, no, mając shield baterii i wszystko, chyba powinien to wybronić raczej, nie? Tak, tak, ale chodzi oczywiście o polowanie na robotników, jak to w PvP. O, i teraz ładnie zaczyna Mana, 3 zniszczonych, może jeszcze coś wyłapie, nie, trap przyszedł, kolejny shade wysłany do pierwszej bazy, ale już tylko jedną adeptką, więc Mana, znaczy może się, a nie, już nie ma większego sensu się teleportować, chyba że chce trochę zwiadu zaczerpnąć.
Grzegorz. No, w sumie zobaczył Forge'a Twilight, to już nawet wcześniej w miarę widział. O, jeszcze jeden, tak, no świetnie, jeszcze jedną probę złapię. Chociaż, czy kosztem? A, jednak kosztem Stalkera. No, ale tak czy tak, odegrał się mana i teraz znowu mamy podobną liczbę jednostek zbierających. Czyli, no co, no, ani dobrze, ani źle. Jest okej. Okay. No, powiedziałbym, że różnica jest taka, że mana ma te orakle, które cały czas jednak trapowi będą takim cierniem. Nie będzie mógł za bardzo wyjść z bazy sobie spokojnie, no chyba, że je straci mana. No ale z drugiej strony trap będzie miał wyraźnie szybszy Blinkstalkery, więc tu jest takie, powiedziałbym, niebezpieczeństwo chyba z tymi, że te Blinkstalkery mogą się całkiem nieźle potradować, no chyba, że właśnie one po prostu nie wyjdą z bazy w ogóle. No raczej przez to właśnie, że są orakle, to nie może za bardzo trap wyjść. Znaczy może, ale będzie mieć mało Stalkerów, co... No, uniemożliwi w zasadzie jakiekolwiek zagrożenie maniem. Chociaż okej, wychodzi trap, no dobra, niech spróbuję. No, jeszcze widzę, że halucynację zatrzymał. Limitowo wyglądają bardzo podobnie. Oj, mana. A tak, tylko rzucił Revelation, bałem się, że może właśnie traci jakąś Oracle. No trap wychodzi, ale to nie powinno dużo zrobić Grzegorzowi. On po prostu bazuje na tym, że ma dużo wcześniejszy blink i pewnie chce trochę poobijać bazę, może zniszczyć gdzieś pylona. Tymczasem mana oczywiście się dozbraja. No tak, no w sumie sensowne nawet to wyjście trapa, bo on dobrze wie, gdzie są Oracle, więc wie, gdzie zostawić te 2-3 Stalkery. Więc to nie jest... No nie, no ale bez jaj, no chyba nie zniszczymy Nexusa, no to już by była przesada. No, dobrze, dobrze. Oho! Oho! Nie, no to jest skandaliczne. To się nie powinno moim zdaniem zdarzyć. Ja też powiem, dziwne, że mana nie miał tu baterii. W trzeciej, no bo na ogół ją szybko się robi. To się bał właśnie tych Blinkstalkerów, co nie? No bo to jednak tutaj nie ma za bardzo możliwości odwrotu, mógłby trap gonić, więc mana po prostu zagrał bardzo bezpiecznie. No ale taka strata w takiej fazie gry, aż to za. Już jest spora strata, wydaje mi się. Chyba aż za bezpiecznie, wydaje mi się, bo tak stał bardzo, bardzo wycofany w naturalu. No ale cóż, no brawo dla trapa, że takie coś zrobił jeszcze, takie wyjście jeszcze z centry, no... To było naprawdę takie, no widać, dopracowane. Troszeczkę też szczęście miał. No bo przecież mana mógł mieć szybszy blink. Chyba, że on to wszystko ma w małym palcu wyliczone, że jak są dwie Oracle, to on wie, kiedy się ten blink ma prawo zakończyć, a kiedy nie. Kto wie, mana teraz próbuje zrobić dokładnie to samo. Ten sam odwet. Poleciały force fieldy, ale nie powinien chyba mana z tym teraz tak boją. Chociaż, kurczę, no to chodzi o to półkole, żeby więcej Stalkerów many niż trapa było w stanie zadawać obrażenia. Zaczyna mikrować Grzegorz, dwie Oracle cały czas się kręcą w okolicach godziny 12. Chciałyby wlecieć w proby. Myślę, że dobrze jakby wleciały do drugiej bazy. O, jeszcze Immortal. No to na pewno mana musi się zawinąć. Szkoda, wydaje mi się, że mana miał szansę wlecieć do drugiej bazy trapa. Próbował wlatywać do pierwszej. No i ewakuacja. No nie no, jest źle, oczywiście jest źle, bo trap ma dużo szybciej funkcjonującą trzecią bazę. Tak, jest to przewaga po prostu ekonomiczna duża. Trady dotychczasowo dla many też raczej niekorzystne. No jedyna cała nadzieja jest w tych oraklach tak naprawdę. To jest jedyna rzecz, która mana i jeszcze coś tam może wyczarować. No właśnie, na przykład wleci sobie tutaj, zabije 5-6 probek, 7-10 i to już jest jakaś tam nadzieja. Powolutku musi wykorzystać te Oracle. W nich w zasadzie jest większość nadziei many. Również mogłyby się wycofać i porobić pułapki, bo teraz chyba trap będzie atakować. Wcześniej widziałem, że robił szarże. Jest ona oczywiście gotowa, no i teraz bardzo niebezpieczny moment dla many. Trap będzie wjeżdżać. Kolejny Revelation robi Grzegorz. No widzi, że w sumie trap to się w pełni rozwinął. O nie, Oracle chyba pękła. Została już tylko jedna. Aż mnie dziwi, że nie ma kolejnej baterii w naturalu mana. O, ofensywny blink, teraz mana podnieść Immortala. Nie, nie był w stanie, nie kliknął, nie zdążył, zaskoczył go ten atak trapa. No ale oczywiście trzeba kontynuować mikro, jeszcze zelotów przywołuje. Ej, dobrze, mana daje radę. Uj, teraz jeszcze może jakiś blink pod Warpizma? Nie, nie, nie. No, ale wychodziło mu to chyba przez chwilę po głowie. Teraz tak, w czasie Warpina. No i to jest tak, to mana wygra tę bitwę, nie ma wątpliwości. Jeszcze Immortal przybiega, zeloty. Dobrze, dobrze. Nieźle. No to jest właśnie ten instynkt zabójcy, o którym mówiłem, że po prostu no to była decyzja w pół sekundy. On tu musi wjechać, wbić się w tego Warpizma, bo inaczej właściwie chyba przegra grę, bo nagle trap miał bardzo dużo jednostek. Także no to było taki zdecydowany ruch podjęty po prostu w pół sekundy. No jeśli się jest niezdecydowanym człowiekiem, jeśli się no nie ma tego instynktu zabójcy, to takich ruchów się aż tak bardzo nie robi. No i po prostu to jest właśnie ta cecha many. To było bardzo moim zdaniem manowe. No i dał radę i dzięki temu przeżył, ale w sumie wygląda na to, jakby trap wciąż miał trochę przewagi. No, trap się bardzo dobrze ustawia swoimi
stalkerami, prawdopodobnie gdzieś zauważył Warpins ma many trap i nie wiem do końca czym, czy obserwerem? Może tak, ale Mana też chyba zauważył tego obserwera i zawrócił swojego Prisma, więc dobrze się stało, bo Mana by za chwilę miał stratę i to bardzo ważną, a jednak jej nie będzie. Trap w dalszym ciągu spamuje jednostki, nie przychodzi w Disruptory tak jak to robi Grzegorz. Warpins leci dołem. Niby wszystko fajnie, niby poprawnie, ale czy przypadkiem trap nie zdąży włożyć nogi w drzwi przed dużą, znaczy może nie dużą, no po prostu trzeba zdążyć przed Disruptorami na miejscu trapa i trap jeszcze gra Stargate'y, czyli chce zrobić taki, no taką kontrę na Disruptory właśnie. Czy to się uda, no to zobaczymy. Czasami protości tego próbują, wszyscy protości, ale jednak dominującym stylem w Europie są Disruptory, w Korei może niekoniecznie. No i trzeba teraz kulami dobrze zagrać, tak Grzegorz, dobra, świetna eksplozja, ale drugi Disruptor chyba nie strzelił. Więc nie będzie jakiegoś follow-upu. O kurczę, tu dalej jest dużo zelotów. Dobra, Mana kontratakuje. Rzuca wszystko, co może na drugą stronę mapy. Jeszcze jeden Disruptor może za chwileczkę się pojawi, ale... Aj, za dużo ma trap. Jeszcze zniszczył baterię. I GG. No i nie poszło. No niestety, ale tu nie powiedziałbym, też nie było tak źle. No taka, powiedzmy... jakby kontakt był między graczami. Powiedziałbym, że to nie była miarka, więc no to już jest na trapa. Moim zdaniem całkiem niezłe osiągnięcie, no bo jednak trap, on szczególnie jeszcze pamiętam miesiąc, dwa czy trzy temu w wywiadach mówił, że się bardzo pewnie czuje w PvP, więc no powiedziałbym, że no wiadomo, boli porażka, ale myślę, że no nie była to taka bolesna porażka, to była taka normalna porażka. Jak ruszają szybko i żwawą, w dolnym prawym oczywiście trap z Korei Południowej prowadzi. Dokładnie, 1-0, a w lewym górnym rogu, w czerwonym, Grzegorz Komincz, czyli Mana. No, jakiś niebanalny build będzie. Ciekawe, czy to Canon Rush jest, czy może inne zaklęcie. Ale widać, że mapa będzie raczej tak... raczej z tych szybszych. Bo no, dla mnie to wygląda jak Canon Rush. Bo ja grałem na takiego jednego Protossa 6400 MMR wczoraj i chyba przedwczoraj. I dwa razy zagrał na mnie tutaj takiego Canon Rusha, że aż zgłupiałem. Bo normalnie to w miarę bronię. Ale jest taki Canon Rush i mam nadzieję, że go właśnie wykonuje Mana, że to nie jest takie proste, że to raczej jest bardzo, bardzo trudne do obrony. No i tak to wygląda, dokładnie. Mana chyba też na to grał. Dobrze, pierwszy pylon zagrany jak trzeba. No i teraz drugi, trzeci. Wszystko oczywiście prawidłowo. No i teraz co zrobi Trap? Trap robi Forge'a. Czy Mana ma w ogóle miejsce na dwa kanony tutaj już? Chyba tak, no dokładnie. Okej, ciekawe. Ojojoj, żeby się nie dał tutaj teraz Grzegorz okrążyć. A nie, tam, przepraszam, jest pylon. Dobra, ten Canon Rush to jest dopiero hinduska kombinacja. O nie! 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 On stracił probę! O nie! No nie tak miało być, trenerze. No Mana się skrzywił, ja się też skrzywiłem. Ajajaj. No i teraz to już jest chyba problem, bo tu już powinny być następne kanony na high groundzie. A to właściwie Mana robi transition, buduje sobie już gate'a, czyli wygląda na to, że Mana już troszeczkę stwierdził, że to już chyba po tym Canon Rushu i będzie próbował robić transition. No, jeśli chodzi tutaj o... jest 16 robotników do 19, no więc tragedii nie ma, no ale ten gate jest dużo później, no i w tym momencie no ten Canon dosyć mocno obija wszystko to, co trap ma, ale no nie jestem pewien, znaczy w sumie, jakby tu jeszcze zrobił jednego. Tak, kanona tutaj koło gateway'a wrogiego chyba jest jeszcze pole, ale nie wiem nawet, czy... Oj, ale jest i kanon trapa, no nic. Nie wiem. Dobra, ale jeśli zabiłby gate'a tutaj, no to jest całkiem, myślę, że w porządku dla Many, czy nie? Czy to nie ma znaczenia? Nie powiedziałbym, żeby miało duże znaczenie, niestety. Oj, nie, Mana tu nie może robić kanona. On nie wie o tym? Chyba nie do końca. Nie wiem, no sobie, szczerze mówiąc, robi Mana. O, dobra, skasował. Kanonów od trapa. No właśnie, jak są kanony trapa, no to na pewno swojego nie może zbudować Mana, no bo Koreańczyk będzie mieć wcześniejszy. Nie, ten gateway niewiele zmienia, bo i tak teraz się wszystko rozchodzi o Stargate'a i o jakieś tam inne technologie. Jeszcze trap mu spróbował zelotę, no nie. Zelotę, znaczy probę mu próbuje ubić. Nieźle kombinuje. No Mana chciałby tego gate'a dobić. W ogóle bateria może go uratować. A nie, teraz adeptka wyskoczy chyba. A, leczy. O nie. Nie, no wymikrował go trap. Troszeczkę tak. No szkoda, że te dwie pierwsze proby padły. One właśnie nie mogły zginąć. Zasadzie... No tak, to jest sytuacja, w której no... Canon Rush się kończy właściwie. No i teraz
Okej, mana no po prostu 30 sekund stracił i właściwie było po ptakach. No i teraz pytanie, czy mana da radę się jakoś z tego wydźwignąć? No, Stargate wyraźnie późniejszy, no ale gdyby to był chociażby, nie wiem, jakiś Feniks czy coś takiego, no to mógłby przechwycić tego orakla, no i właściwie takiej jednak mega tragedii by tu nie było, no ale wydaje mi się, że jednak jest troszeczkę do tyłu. No i też pytanie, skąd ma wiedzieć o tym, czy Oracle idzie. Nie wiem, czy to wyskautował w ogóle, to jest raz. A dwa, jednak nawet produkcja Feniksów jest szybsza od strony Trapa, także no, technologicznie ewidentnie jest do przodu Koreańczyk. Jest Nexus zagrany w naturalu. No wszystko idzie po myśli Trapa. No przynajmniej mana zdążył z baterią, bo to by była katastrofa, jakby już... Chociaż chwilę, i tak jest chyba katastrofa. No bo w sumie co ma strzelić w Oracle? No właśnie. Także tego. Także tego. O, nie atakował dalej Oracle. Dobra, zmarnował przynajmniej tą energię. Zmęczył to Oracle. Tak. No ale takie tu gwiazdeczki, no może nie, 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 czuwa Trap, także próbuje różnych ruchów mana, ale właściwie Trap no wszystkie ruchy czyści. No niby jest chwilowo więcej robotników dla many, tak, 3, ale no to jest kwestia czasu, aż te Feniksy przylecą, troszeczkę podniosą parę probek, parę zabiją, myślę. No i do tego też Voidray. Czy Voidray sobie radzi na Feniksy? No chyba tak, co nie, czy nie? Znaczy z reguły w mniejszych liczbach moim zdaniem Feniksy kontrują Voidraye, ale potem jak jest dużo Voidrayów, to one sobie w miarę radzą z Feniksami. Chociaż nigdy nie widziałem dużo Voidrayów na dużo Feniksów, gdy one już miały zasięg, w sensie Feniksy. Więc to jest sprawa jeszcze nierozstrzygnięta, ale jakie są małe liczby, to raczej bym był, optowałbym za Feniksami. O! Oj, dobrze, mana uniknął tej pułapki, myślałem, że będzie dużo gorzej. A nic no, Grzegorz musi kombinować. Znaczy on robi te Voidraye, bo w zasadzie nic innego mu nie pozostało, no. Tak, czasu tak, na Blinka nie ma, jakby zaczął teraz dopiero robić Stalkery, Blink, no to do tego czasu by mu zjadły ekonomię już te Feniksy. Więc mana robi co może. Oczywiście pod baterią, no to Voidraye wygrają, gorzej jak będzie poza nią. Bardziej mi się na pewno podoba sytuacja Trapa. Przede wszystkim Trap ma przewagę mobilności, więc on może uderzać tam, gdzie tych Voidrayów nie ma, bo niby oczywiście Voidraye dostały trochę buffa i są trochę szybsze, ale wbrew pozorom one wciąż nie są jakieś mega, mega szybkie, bez upgrade'a oczywiście. No więc tak naprawdę Trap no zawsze może przylecieć, ściągnąć 2-3 probki, polecieć gdzieś indziej i ściągnąć 2-3 probki i tak w kółko. No i tutaj no ten Voidray, czemu się żyje? No... właśnie. Fenix jednak kontrują Voidraye, rzeczywiście, no to widać tutaj. Jest, tak, niestety tak jest. Mana stracił właśnie 2 i został tylko 1. No i w sumie to co dalej? To chyba ten rzadki rodzaj PvP, gdzie zobaczymy same jednostki latające. Mana robi nawet drugiego Stargate'a. No i chyba już zostanie przy tych Voidrayach. No bo, no co, no Feniksy nie przejdzie, bo rywal ma więcej Feniksów. Ja tam tego nie widzę niestety. No cóż, mana być może zagra niebawem zmaru. Ale na no pocieszenie... No taki loser's match, nie, niby, a tu Maru nim czeka, więc to mało komfortowa sprawa, bym powiedział. Tak, nie wiadomo, czy to będzie wcale łatwiejsze, czy trudniejsze. GG. Trap oczywiście wygrywa 2-0. Szkoda, wielka szkoda, że te proby padły przy Cannon Rushu, te dwie pierwsze. Bo z nimi jeszcze była jakaś nadzieja. A tak to ewidentnie wygasła. No ciekawy nawet był ten Cannon Rush taki... ciut inny niż się spodziewałem, ale też no miał potencjał, tylko Trap sprytnie wyjaśniał probki. Trochę pofarcił Trap. No, ale ta probka ze strony many, ona raczej nie powinna zginąć, także ja bym to jednak powiedział, że to chyba były błędy many, no bo no tak, przy tym po prostu używaniu tego klikania na minerałki, no to one po prostu raczej powinny, ta probka powinna uciec. No chyba, że to jest wszystko kwestia lagu, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, no oni grali na zachodnim amerykańskim albo centralnym amerykańskim, no to są no, jednak spory lag. No i być może po prostu przez ten ping mana nie dał rady wymikrować tą probką jak powinien. Tak, GG. Także mecz przegranych, wygranych, no wszystkie pozostałe mecze też będą chyba best of 5 z tego co pamiętam. I nie wiem tylko, który będzie pierwszy, ale to się zaraz dowiemy.